Pamiętam jeszcze czasy, kiedy muzyka folkowa, ludowa, etniczna kojarzyła się jak najgorzej z jakimś takim rekonstrukcyjnym, geriatrycznym gangiem, gdzie ludzie poszukujący nowych i świeżych dźwięków nie mieli czego szukać. Na szczęście te ponure czasy należą do przeszłości i bardzo wielu artystów odnajduje inspiracje w muzyce ludowej i przekuwa ją na niecodzienne, a nawet niepokojące dźwięki. A jedną z takich artystek jest Zosia Hołubowska, znana z występów i z nagrań pod szyldem Mala Herba. Tego się nie odmienia. Nie mówcie mała herba, nie mówcie małej herbie. Mala Herba to złowieszcze ziele z łaciny. Piękno muzyki Mala Herba wyraża się nie tylko w niepokoju, który ze sobą niosą te dźwięki, nie tylko w jakiejś pasji i energii, która bije z osoby Zosi, ale chyba przede wszystkim ze zderzenia światów, które niecodziennie mają możliwość się spotkać, bo z jednej strony mamy ludowe, powiedzmy, okołoludowe motywy muzyczne, archaiczny śpiew wpadający w ogóle w biały głos. To jest bardzo charakterystyczny i bardzo niepokojący sposób śpiewania, a to wszystko się miesza z industrialnym bitem i tekstami, w których Zosia kombinuje wątki magiczne, czarowne oraz feminizm. Tak właśnie wygląda mniej więcej zawartość kotła, w którym potrawy dla nas przyrządza Mala Herba. Droga życiowa Zosi Hołubowskiej jest również bardzo ciekawa. Dziewczyna, artystka pochodzi z rejonów Olsztyna. Tam działała również społecznie i zmieszała się i wrosła w struktury punkowskie. Do tej pory, zdaje się, bardzo ciepło wspomina to punkowskie podziemie, wymiany kaset, wspólne bujanie się z ludźmi. Zosia grała w takich składach jak Wilcze Jagody, w Prison i paru innych. Obecnie mieszka w Wiedniu, gdzie pisze doktorat z queer. Pisze powoli, ale mądrze. I przygotowuje, pracuje nad nagraniami dla Mala Herba. Ja jej się zapytałem o to, w jaki sposób sukces jej płyty Demonologia przekuł się na życie emigracyjne, jak jej się powodzi. Zosia zareagowała szczerym, naturalnym zdziwieniem. Zapytała się, jaki właściwie sukces. Mala Herba zachowała część tych punkowych idei, z których Zosia wyrosła, i wiele przedsięwzięć organizuje metodą do it yourself, czyli po prostu sama sobie organizuje koncerty i przypuszczalnie tego rodzaju sztuki nie zawsze gromadzą szeroką publiczność, a szkoda, bo Zosia jest wspaniałą artystką, ale i tak zagadnięta o sukces i profity raczyła zdradzić, że kupiła sobie dywan i leżak do pokoju. I tak sobie żyje i tak ma. E,
chyba taką centralną, centralnym tematem w twórczości Mala Herba jest magia. Się zapytałem Zosi, co to ta magia jest, no bo jak to XXI wiek i magia, chociaż no przecież my ciągle szukamy nowych źródeł duchowości i być może magiczność wraca poprzez muzykę. Zosia zapytana o to, czym jest magia, jak ją należy rozumieć, odpowiedziała, że magia jest metodą kolektywnego wpływania na rzeczywistość, partnerskiego stosunku, czy też partnerskiej relacji z naturą. Czyli ja to rozumiem jako takie, to już sobie sam dopowiadam, jako takie bycie razem. Jesteśmy w jakiejś wspólnocie i próbujemy nie krzywdzić tego, co jest na zewnątrz, nie krzywdzić przyrody, nie niszczyć. I tutaj trudno takiej magiczności nie sprzyjać, ale co ciekawe, Zosia zwraca uwagę na połączenia pomiędzy czarostwem a feminizmem. Czarownica, jej zdaniem, jest figurą mocno feministyczną z tego względu, że mówimy o dawnych czarownicach, czarownicach w dawnych czasach. Tego rodzaju figura wyłamywała się ze struktur patriarchatu. No, czarownice nie miały mężów, nie rodziły dzieci, żyły w jakichś chatkach poza wsią bardzo często, a jednocześnie próbowały cieszyć się życiem. I tego rodzaju rozumienie uwspółcześnia nam postać czarownicy, która staje się przede wszystkim buntowniczką, nie wyrażającą zgody na to, jak wyglądają relacje społeczne w świecie. Muzyka Mala Herba wręcz kipi od emocji i niewątpliwie wpisuje się w wątki, w temat sztuki zaangażowanej. Zosia działa w kolektywie feministycznym, jej rozumienie magii łączy się z feminizmem. Zapytałem się, na czym właściwie jej zdaniem feminizm dzisiaj polega i dowiedziałem się, że przede wszystkim chodzi o niezgodę na niesprawiedliwość, na dyskryminację ze względu na płeć, rasę, wiek itd. itd. To jest ten sprzeciw i trudno się z tym nie zgodzić. Dowiedziałem się też, co taki chłop jak ja mógłby zrobić w tej słusznej sprawie, no to powinienem zamknąć mordę i słuchać. Może to i racja, ale jest też coś tak ważnego jak wsparcie nie tylko dla osób dyskryminowanych, ale też dla artystów. Tak? Czasy są, nie sprzyjają małym twórcom, nie sprzyjają twórcom z tak zwanego niezalu. Ja tak zagadałem sobie do Zosi, w jaki sposób powinniśmy wspierać twórców takich jak ona poza pójściem na koncert, poza kupnem płyty, poza wpłatą na Bandcampie. Co jeszcze odbiorca może zrobić, aby działać na rzecz artysty? I usłyszałem coś bardzo ładnego, co w ogóle by mi nie przyszło do głowy, że warto jest podejść do twórcy po koncercie, podziękować, przekazać parę miłych słów, podzielić się refleksją, albo napisać maila, wiadomość na temat muzyki. Artyści, tak jak my wszyscy, chcą być potrzebni i warto im o tym przypominać, powiedzieć, jesteś potrzebny, jesteś potrzebna, fajnie, że grasz. Dziękuję. Strasznie polubiłem płytę Mala Herba pod tytułem Demonologia.
Wydaje mi się, że nawet przez nią wyszedłem na wariata, bo jechałem w pociągu i mi tak noga cały czas chodziła i chyba nawet próbowałem nucić, jak się pasażerowie na mnie dziwnie patrzyli. Jest to dzieło w jakiś sposób bardzo przebojowe, bo te bity rzeczywiście sprawiają, że noga sama się kręci i chce wyskakać przez ognisko, a jednocześnie jest wściekła, jest taka dzika, jest przepełniona gniewem i żalem i jakąś absolutnie niesamowitą energią, niesamowitą siłą, która bije z tych kawałków dziwnego, ale bardzo, bardzo mocnego głosu Zosi. I tak sobie tego słucham i chyba jednak czarownice istnieją naprawdę. No i mamy się, i trzeba do nich podchodzić z szacunkiem.